Cześć! Chciałabym się pochwalić i zaprosić Was do czytania mojej strony internetowej www.animale.com.pl. Dopiero ją tworzę i dodaję artykuły, ale z biegiem czasu może stać się fajnym kompendium wiedzy dla właścicieli zwierząt. Dodatkowo można tam zakupić gadżety w moim sklepie animale.kapsel.pl, a tam 10% dochodu ze sprzedaży zostanie przekazane na leczenie zwierząt odebranych interwencyjnie przez Otus Animals, gdzie pełnię rolę inspektora do spraw ochrony zwierząt. Zachęcam Was również do subskrybowania i pozostawienia łapki w górę, jeśli film się Wam spodoba. A dzisiaj opowiemy sobie o wilczarzu irlandzkim. Jest to olbrzymi pies myśliwski, używany w przeszłości do polowania na duże zwierzęta. Ich ofiarami były łosie, wilki, a co ciekawe nawet niedźwiedzie. Książę Wali z 1210 roku określił tą rasę, a raczej jej charakter, jako owieczka w domu, lew na polowaniu. Słynie ze swojej wierności i łagodności. Wilczarz jest to prastara rasa, która wywodzi się z endemicznych typów psów, czyli takich, które występowały tylko na danym terenie. Zamieszkiwały one wyspę już w epoce kamienia i brązu. Badania archeologiczne w Irlandii prowadzone przez berneńskiego zoologa Teofila Studer na podstawie badań kości odkrytych w tamtym rejonie dowiodły, że wyróżnia się 3 podgatunki i były to pies torfowy, Canis familiaris palustris, był on w typie szpica, kolejny średniej wielkości pies Canis familiaris intermedius, dający początek rasom takim jak gończe, jamniki i wyżły oraz największy duży pies Canis familiaris leineri, który był w typie harta. O dużych psach irlandzkich mówiono już w roku 391 w listach rzymskiego konsula, który dziękował za przesłanie 7 dużych i wspaniałych psów do walki na arenie. Co ciekawe, wilczarz irlandzki jest wtopiony w celtycką tradycję i kulturę. Herb pierwszych władców przedstawiał bowiem harfę, koniczynę oraz samego wilczarza. Rasa ta na stałe wpisała się w historię Irlandii za sprawą patrona wyspy, świętego Patryka. Historia mówi, że gdy wracał on do swojej ojczyzny, naprzeciw mu wyszedł lokalny wódz wraz ze swoim ogromnym, budzącym grozę wilczarzem imieniem Luad. Wódz rozkazał psu atak na Patryka, jednak misjonarz upadł na kolana i zaczął się modlić. A rozwścieczony Luad natychmiast się uspokoił, podszedł do Patryka i zaczął lizać mu dłonie. To zdarzenie zrobiło tak ogromne wrażenie na wodzu, że postanowił przyjąć chrześcijaństwo. Wziął chrzest, a nawet swoją starą stodołę przekształcił w kościół. Dodatkowo uważa się, że to zdarzenie było pierwszym cudem Patryka na ojczystej ziemi. Wilczarz irlandzki był cennym psem. Zbiór praw z 1930 roku mówił, że pies królewskiej hodowli jest 2 razy więcej warty niż koń do jazdy. Współczesna nazwa tej rasy pojawiła się prawdopodobnie w XV wieku, kiedy każde księstwo utrzymywało minimum 24 wilczarze. Służyły one do obrony majątków, stad i wiosek przed atakami wilków. Rasa ta była przedmiotem pożądania wśród arystokratycznych rodów, co spowodowało, że wilczarze szybko rozprzestrzeniły się na całym kontynencie europejskim. W 1652 roku za rządów Olivera Cromwella zakazano wywozu wilczarzy poza wyspę, by zachować je na niej. Ponieważ były one tak cenione, że każdy ród rządzący chciał mieć własne psy, aż w końcu zaczęło ich brakować w ojczyźnie. Jednakże, mimo podjętych działań i nieustannego zwiększaniu się popytu zagranicznego, doprowadzono do niemal całkowitego zaniku wilczarzy w Irlandii. O tej rasie pojawiła się seria artykułów w 1841 roku, a dopiero w 1885 utworzono oficjalny Klub Wilczarza Irlandzkiego. Obecnie rasa ta nie jest zagrożona wymarciem, wręcz przeciwnie, istnieje wiele hodowli na całym świecie. Według klasyfikacji FCI należy do grupy hartów z sekcji drugiej hartów szorstkowłosych. Wilczarz to szlachetny i dostojny pies, doskonale umięśniony i wyważony w proporcjach. Swoją głowę trzyma wysoko, a spojrzeniem wyraża siłę i zdecydowanie. Jest niezwykle sprawny i ma zrównoważony temperament. Wysokość u psów wynosi minimum 79 cm. Suki są trochę mniejsze, co najmniej 71. Waga u psów to minimum 54,5 kg, natomiast u suk minimum 40,5 kg. Sylwetka tego psa jest prostokątna, masywna, ale nie ciężka.
tułów podłużny, mocny, o pojemnej klatce piersiowej. Brzuch mocno podkasany. Jego szata jest szorstka, twarda, drutowata oraz długa i równomiernie pokrywa całe ciało. Wilczarz irlandzki występuje w umaszczeniu szarym, czarnym, płowym, czerwonym, białym oraz pręgowanym. Głowa jest długa, sucha, niezbyt szeroka. Kufa długa, mocna, o silnych szczękach, zgryz nożycowy lub cęgowy. Nos jest ciemny, dość duży, wystający poza wargi i szpiczasty. Oczy są średniej wielkości, wyraziste i ciemne. Szyja tego psa jest długa, silna, muskularna, elegancko uniesiona. Kończyny natomiast są proste, długie, dobrze umięśnione, o mocnych kościach. Uszy są niewielkie, osadzone umiarkowanie nisko i ułożone w płatek róży. Ogon jest długi, owłosiony, proporcjonalnej długości i lekko zakrzywiony do góry. Wilczarze irlandzkie, w związku z tym, że są to psy olbrzymie, charakteryzują się niestety krótką długością życia, bo wynosi ona około 10 lat. Jakie usposobienie ma wilczarz irlandzki? Współcześnie mówi się o nim, że jest spokojny i opanowany. Słynie ze swojej lojalności. Powinien być psem o umiarkowanym temperamencie, odważnym, wiernym i nieagresywnym. Lękliwe i nadpobudliwe psy świadczą o niepoprawnej psychice. W młodości pies tej rasy jest bardzo żywiołowy i ruchliwy, ale z wiekiem staje się spokojniejszy. Jest idealnym psem rodzinnym i wystawowym oraz w roli stróża, ale jedynie jako odstraszenie potencjalnych nieproszonych gości swoim wyglądem. Co ciekawe, jest on bardzo wrażliwy i dlatego potrzebuje on bliskiego kontaktu z opiekunem oraz wyrozumiałego wychowania. Nie jest to pies, który może być zamknięty w kojcu. Jest przyjaźnie nastawiony do ludzi, jak również wykazuje cierpliwość wobec dzieci, jednak należy wziąć pod uwagę jego duże rozmiary. Już szczeniak tej rasy może przeważyć masą i wzrostem młodsze dziecko. Wilczarz akceptuje koty i inne zwierzęta domowe pod warunkiem, że jest do nich przyzwyczajony od szczeniaka. Jednak jego wrodzone predyspozycje mogą zmusić go do pościgu za uciekającym kotem lub zającem. Absolutnie nie nadaje się do małych mieszkań i niewielkich posesji, ponieważ wymaga on dużej przestrzeni, na której może spożytkować nadmiar swojej energii. Dodatkowo należy zapewnić mu możliwość codziennego wybiegania się na rozległym terenie, by zapewnić mu odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. W domu raczej jest spokojny, niekłopotliwy i nie dewastuje. Jako że należy on do grupy hartów, odpowiednim zajęciem dla niego są wyścigi na torze lub w terenie. Może również towarzyszyć w wycieczkach rowerzystom lub jeźdźcom. Trzeba jednak pamiętać, że choć wilczarz irlandzki rozwija w biegu znaczną prędkość, to podobnie jak pozostałe harty, nie jest on długodystansowcem. Nie należy więc go zmuszać do wielogodzinnego wysiłku. Należy pamiętać o szczególnie mocnym instynkcie łowieckim i dlatego należy mu zapewnić prawidłową socjalizację i szkolenie z zakresu posłuszeństwa. Ten inteligentny pies bardzo szybko się uczy. Jednak nie można wymagać od niego bezwzględnego posłuszeństwa, bo zbyt silnie zakorzeniona jest w jego charakterze samodzielność, jak i chęć podejmowania własnych decyzji. Mimo tego, ten olbrzymi pies musi respektować wolę przewodnika. Wilczarz na co dzień jest łagodny, ale sprowokowany, atakuje zdecydowanie i ostro. Rasa jest bardzo wymagająca pod względem fizycznym oraz wymaga odpowiedniej diety i sposobu żywienia. W szczególności w okresie dorastania. Prawidłowe żywienie wilczarza irlandzkiego wymaga od opiekuna wiedzy i zdyscyplinowania. Wilczarz bowiem jest psem wymagającym, jeśli chodzi o żywienie. Utrzymanie tego olbrzyma w prawidłowej kondycji wymaga zarezerwowania dużej kwoty w domowym budżecie. W odchowaniu szczeniaka ważne jest zapewnienie mu odpowiedniego tempa wzrostu. Im wolniej rośnie, tym lepiej. Pełny rozwój fizyczny przedstawiciel tej rasy osiąga około 3 roku życia. Dieta nie może być zbyt wysokobiałkowa. Jeśli stosujemy gotowe, zbilansowane karmy, lepiej wybierzmy takie, które nie zawierają zbóż i soi. Nie należy też wtedy na własną rękę podawać preparatów wapniowych i witaminy D. Wielu właścicieli z powodzeniem stosuje też barf. Dieta ta opiera się na surowych kawałkach mięsa z kością i chrząstką, odrobach, jajach, sporadycznie rybach, warzywach i owocach. Niezależnie od sposobu żywienia, dzienną porcję należy podzielić na co najmniej 2 posiłki i koniecznie zapewnić psu odpoczynek po jedzeniu. Jeśli chodzi o pielęgnację szaty, może być ona czasochłonna, bowiem należy systematycznie wyczesywać sierść.
U psów wystawowych niezbędne jest trymowanie oraz dbałość o higienę oczu, uszu i uzębienia. Wilczarz irlandzki jest odporny na niekorzystne warunki pogodowe. Jak większość dużych ras, ma skłonności do takich schorzeń jak skręt żołądka, dysplazja stawów biodrowych, osteochondroza, czyli zaburzenie w rozwoju tkanki chrzęstnej, kardiomiopatia, która jest chorobą serca, gdzie zwyrodnieniu ulegają włókna mięśnia sercowego. Dodatkowo może zachorować na zespolenie zwrotne PSS, które wywołuje zatrucie całego organizmu na skutek braku oczyszczania krwi w wątrobie. Epilepsja, która częściej występuje u samców, oraz choroba von Hillebranda, czyli zaburzenia krzepliwości krwi. Zmierzamy ku końcowi, więc na koniec mała ciekawostka. Czy wiecie, że Batalion Gwardii Irlandzkiej ma w służbie jednego psa rasy wilczarz irlandzki, któremu nadaje się imię sławnego wojownika lub króla? Pierwszym wilczarzem w służbie od 1900 roku był Brian Boru. W 2012 roku do służby został powołany pies o imieniu Domanal. Do obowiązków psiego gwardzisty należy prowadzenie porad, wizyty w szpitalach i sierocińcach oraz uświetnianie różnych oficjalnych ceremonii. Psa gwardzistę otacza się troskliwą opieką i darzy wielkim szacunkiem.